I kolejny popis strzelecki piłkarzy Rumunii. To już mecz ze Słowacją w Bratysławie. 6. minuta, Adrian Ilie 1-0. Szybko strzelali bramki w tych eliminacjach Rumunii. To rzut karny dla Słowacji, 21. minuta, Wladimir Labant i 1-1 w tym spotkaniu. Później jednak kapitalnie wykonany rzut wolny przez Georgia Hadziego, chociaż miał też trochę szczęścia w tej sytuacji. To właśnie Wiktor Piturka, piłka odbija się od muru, doświadczony Hadzi podwyższa na 2-1 w tym meczu. Już fragmenty drugiej połowy spotkania, 65. minuta, Liviu Cibotariu, obrońca, strzela na 3-1. Tym samym przesądza już o zwycięstwie Rumunii. To zobaczymy jeszcze kolejne bramki gości. Jak nie strzelał Ilie, to strzelał Moldovan. 4-1, a podawał właśnie Ilie w tej sytuacji. Znakomity duet napastników Rumunii. I to już sama końcówka, 91. minuta spotkania. Moldovan jeszcze raz sam przed bramkarzem i 5-1 zwycięstwo Rumunii w Bratysławie.